Turururu. Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy pierwszy odcinek z gry Symulator Złodzieja. Wczoraj na live graliśmy cały wieczór w to, chyba z 2 godziny. I było naprawdę fajnie. Dzisiaj mamy zlecenie, żeby wybić okno w domu numer 104. Jak ktoś nie wie, o co chodzi w symulatorze złodzieja, to jest to po prostu symulator złodzieja. Dostaje się różne zadania i się je wykonuje. Najpierw pojedziemy do lombardu, bo muszę pilnie sobie sprzedać łupy z wczoraj, których nie sprzedałem. Od razu zobaczycie, jak wygląda lombard. Tak. Lombard. Tutaj Heniek taki sprzedaje się. Welcome back. Welcome back. Dobrze. Sprzedaj. Uff. Amplituder zawsze spoko. Zawsze się dobrze sprzedaje, nie? W 104 jest taki, taki bonus, bo my sobie wczoraj oglądaliśmy troszeczkę tą 104, że tam jest jedna pani i ona śpi w nocy. Śpi w nocy. Więc w nocy spróbujemy się zagrać do tego jej domu. Przynajmniej raz ją spotkaliśmy, jak spała. I w sumie obudziliśmy ją, bo wbiegliśmy jej do pokoju, jak uciekałem przed policją. Także dzisiaj postaramy się jej nie wbiec do domu. 104. Dziwne jest to, że jest 22, jest strasznie dużo ludzi pod domem u niej. Bardzo dużo ludzi. Znaczy ogółem na osiedlu. Dobrze, zaparkujemy sobie w krzakach. To jest dobre miejsce do parkowania. Bardzo spoko. Okej. Byleby nie na chodniku, bo jak na chodniku parkuje, to oni się czepiają. Dobra, zatrzymujemy pojazd, wysiadamy. Otwieram bagażnik, jakbym potrzebował coś wstawić. A, ja wjechałem z drzewo, no dobra. Jakbym coś musiał wstawić do bagażnika, to niech będzie otwarty. I wbijamy do niej, do domciu. Hello, how are ya? Ja mam taki automatyczny wytrych już. Co sam otwiera drzwi. Bardzo spoko sprawa. Nie muszę się dużo męczyć. O, usłyszeli coś, czyli wiemy, że są dwie osoby. Pytanie tylko, czy oni tu przyjdą, żeby to sprawdzić. Czy nie bardzo? Ja sobie zamknę drzwi, odpalę latareczkę. No ktoś idzie zdecydowanie. Więc idziemy pod poduszko. Poduszko, szybko! Może nikt tu akurat nie przyjdzie. Może. Zobaczymy. Nie, chyba jest easy. Chyba się nic nie dzieje. Pewno mamy tu ludzi jakiś. Bo było widać, że łażą po domu. Trzeba być ciszej w takim razie, skoro nie śpią. Na pewno wiemy, że już są dwie osoby jednak, nie jedna. Ostatnio widziałem jedną osobę. Tam na pewno ktoś spał, w tamtym łóżku. Ostatnio. Zaraz nie widzę, że ktoś tam spał. To jest problem. Auto jest tutaj. Więc idziemy do tego auta. Okej. I postaramy się jeszcze tutaj coś ukraść. O, na dole jest typo jeden. No dobra, typiarzu. Ja jestem u nich, a oni nawet nie wiedzą. Czy na aucie coś jest? O, tam jest gitara. Gitara jest sporo warta. Do plecaczka, fajnie. No i postaramy się drzwi otworzyć po cichu. Jak się da. Nie da się? Powinien być przycisk do otwierania drzwi gdzieś. Tych garażowych. Bo o nich mowa. O, jest. Jest, jest. O, zwrócili na to uwagę. Kradzież aut poziom pierwszy. Naprawdę później można ukraść komuś auto? Wow. Teraz skoro oni są na dole, a garaż mam otwarty, to ja sobie wyjdę. Wyjdę sobie na razie. Wejdę z powrotem na górę, bo wydaje mi się, że ja tam wszystkiego jeszcze nie ukradłem na górze. Wydaje mi się, że tutaj powinien stać telewizor. I głośnik. Głośnika jeszcze nigdy nie kradłem, więc go tym bardziej zabieram, bo za rzeczy, których się nigdy nie ukradło, dostaje się więcej punktów. Nie wiem, czy zmieści mi się więcej niż jeden głośnik w aucie. Chciałbym to sprawdzić. Dobra, tu już mnie nie słyszą za bardzo. Raczej. Okej. Pamiętajcie, że musimy wybić szybę w aucie. To jest nasz główny cel, ale ja dodatkowo sobie kradnę rzeczy. Po prostu. Żeby zarobić. Nie wiem, czy się zmieści jeszcze jeden. Spróbujemy. Jak nie, to zostawimy w ogródku i tyle. Dobra. Strasznie tu ciemno. Strasznie tu ciemno, ale to dobrze, bo o to chodzi. W ogóle za to, że wybiję to okno, dostanę już 350 dolców, więc i tak jestem do przodu. Co jest grane? Czemu nie mogę przejść? Halo? Okej.
Niosąc to nie mogłem przejść, ale jak już puściłem, to mogłem. Zdarzają się małe błędy w tej grze, bo ona jeszcze nie wyszła. Jeszcze premiery nie miała w sensie. I co, zmieści się? Chyba nie. No, chyba nie mogę dwóch zabrać, szkoda. Więc zostawię tutaj w krzakach. Zostawiam w krzakach i pójdę jeszcze napcham coś do plecaka, bo w plecaku jeszcze mam troszeczkę miejsca. Więc na pewno dam radę coś jeszcze upchać. I poszukam na tym piętrze, na którym jeszcze nie byłem. Zaraz coś tam słyszeli, ale chyba nie idą. Na tym piętrze jeszcze za wiele nie kradłem. No. Kurde, bo to nic nie ma w tej łazience za bardzo. Gaszę latarkę na razie. I pójdę do tej sypialni, w której ostatnio mnie znaleźli. Bo dzisiaj tu nikt nie śpi. Jest telewizor tutaj. Okej. Jak coś, to się schowamy w jednej z szafek. W szafkach nic nie ma. W szufladach pewnie coś będzie. No jest, pendrive'ik. Pendrive'a jeszcze chyba nigdy nie kradłem, więc dostanę za niego ekstra doświadczenie. Okej. Okej. Telewizora nie mogę zabrać niestety. Najchętniej bym tu wrócił jeszcze. W sensie rozwalił to wszystko i wrócił. I chyba tak zrobimy. Że ja zrobię kursik. Jestem prawie napchany. Jeszcze trochę. Jeszcze coś bym zabrał, no. Mnie kusi. O, obraz? Wow, ile tu musi być warte. Ale to też jest do bagażnika. Kurde, nie chcę, żeby mnie ten kolej zauważył. Spróbuję się skradać na dół, zobaczymy, co się tu dzieje. On nie jest w kuchni. Wow. Dobra, nie widziała mnie, ale było blisko bardzo. Okej. Okej. Zabieram się stąd i postaram się jeszcze wrócić po ten obraz. Znaczy, na pewno wrócę. To jest kozak sprawa, taki obraz. Na pewno. Hej, idziemy. Nic się nie stało. Po prostu sobie jadę do pracy. Do lombardu. Chociaż w domu mógłbym sprawdzić, czy ktoś nie szuka tego na internecie, ale nie będziemy przyciągali tego. Okej. Okay. O, gitara basowa, to jest to. Dobrze, wykorzystam mnie, znaczy te punkty muszę przydzielić niewykorzystane, bo trochę ich mam. Gitarę basową chyba pierwszy raz kradłem. Wcześniej chyba klasyka miałem po prostu. Ej, weź to, no. Głośnika też nigdy nie kradłem, mi się wydaje. Trzeba drzwi sobie otwierać. Welcome back. Siema. No, welcome back, welcome back. Elo, gościu. Ło, zagłośniczek 120. Gitara 220. Ła. Dobrze, świetnie, dzięki, gościu. Jadę po więcej, zaraz do ciebie wracam, nie? Ja im ten dom obrobię. Na kilka kursów. To jest dobre. Jak będę miał kiedyś lepsze auto, większe, które mogę więcej spakować, to będzie kozak. Mam nadzieję, że będę mógł im ukraść tego pick-upa. Jakbym ukradł im tego pick-upa i on by był jakby mój, to wtedy mógłby tak dużo rzeczy tam schować, że ojejku. No, na pewno. Ale jeszcze nie dzisiaj, jeszcze mam za słabe umiejętności. Dużo można nauczyć jeszcze nowych rzeczy. I to dobrze. Jo, prawie spowodowałem wypadek. Wyzwaliby policję. Dobra. Jesteśmy z powrotem, widzę, że garaż zamknięty. Znaczy, że... Połapali się. Dobra, ale spoko. Ja tam wejdę jeszcze raz. Wiem, gdzie oni są. Więc luźno. Luzik, luzik, luzik. Drzwi zamknięte. Policja pewnie już była, żeby to sprawdzić. O, usłyszeli to. Ale mówią, to nic takiego. Okej, idziemy po ten obraz. Tu jest jeszcze obraz jeden, ale to jest taki mały obrazek. Chcę ten wielki. O, to mogę do plecaka zwinąć. Są dwa obrazy. Okej. Piszemy ten duży obraz pocałunek. I zanosimy do auta. Nigdy nie kradłem jeszcze tak dużego obrazu w tej grze. Zobaczymy, co to będzie za pieniądz. Tu jest jakiś wielki telefon. Czy to jest alarm, czy domofon? Nie wiem. Chcę to zobaczyć. Weź odłóż to. Telefon stacjonarny. Pewnie, że biorę.
Co się będę? Dobra, do autka. Jeszcze zwiniemy kilka małych fantów. Tu znowu nie mogę przejść, a tam widziałem dziurę w teksturach. I widziałem dół. No dobra. Wciskaj to tam, super. Fajnie. Teraz szybciutko jeszcze kilka fantów. I można wracać do domku. Okej, okay. Co my tu mamy? Jakąś zastawę. A jakieś takie pierdoły w sumie. Elektronika jest na pewno więcej warta. Ale nic tutaj nie widzę z takich rzeczy. O, już nie mam miejsca. No dobra, jak już nie mam miejsca, to wybijamy tę nieszczęsną szybę i uciekamy stąd. Tak będzie najlepiej. Jak wybiję szybę, to automatycznie się alarm włączy. Więc od razu trzeba uciekać. Najpierw sobie muszę drzwi otworzyć. To na pewno. Okej. Okay. Pyk. Oni nie usłyszeli. Ta, poważnie? Nie usłyszeli. Ten się zdziwił, bo miałem łom w ręce. Ale szybko go schowałem, więc luz. Dobra, ziomek. Ale jaja. Udało mi się. Akurat wstaje dzień, bo się widno robi. A ja ich okradłem, wybiłem im jeszcze szybę. I nic się nie kapnęli. Jak ja mógłbym jeszcze na spokoju wrócić tam jeszcze raz. I jeszcze ich okraść. Ja, no ten dom to jest jakaś kopalnia złota. S z wykrzyknikiem. Czyli super? Nie, to jest schabowy. Pocałunek 10 expa dostałem za to. Ciekawe, ile on jest wart. Okej, okay, ziomek do mnie dzwoni. Greenview 108 spends way too much time in front of the TV. Telewizor mam mu ukraść. Dobra, dobra, Vinny, ja już wiem, jaki z ciebie jest dobry sąsiad. Dzwoni i mówi, że ludzi okradał. Welcome back. Siema, gościu, dawaj za ten obraz dużo. Co, 70 dolców? To ja mógłbym głośnik zabrać. Bez sensu. Chciałem, że to są kozackie obrazy, wychodzi na to, że nie. Okej, okay, dostałem nowe zlecenie. Ale ja mam jeszcze niedosyt z tej 104. Ja jeszcze chcę tam coś ukraść. Porządnie załatwimy ten dom. Nie po łebkach. Bo wydaje mi się, że wstaje dzień, więc rozkład ludzi się zmieni. W sensie oni już nie będą siedzieli tam, gdzie siedzieli wczoraj. Teraz będą siedzieli w innych miejscach. A może pójdą do pracy. W sumie warto by było ich poobserwować i to sprawdzić. Tam jest o tyle fajnie, że są trzy domy obok siebie. A problem jest z tym, że ja mam małego... Małe autko w sumie jednak. Bo miałem powiedzieć małego busa, ale małe auto. więc to jest największy mój problem, że nie mogę za wiele naraz zabrać, a chciałbym bardzo. Czy oni tu mają furtkę wejściową? Mają. O, jak miło. Ojej, jak ja tego nie lubię. Dobra. Widocznie mój automatyczny wytrych się tutaj nie nadaje. Ale spoko, udało się za pierwszym razem. I wejdziemy sobie oknem. Otwieranie zamków poziom 4. Co wy macie za okna? Ale przynajmniej mogę sobie zajrzeć. Tu sąsiad ma otwarte okno. No nieźle, mógłbym sąsiada okraść. Cegałami jeszcze nie umiem rzucać. Czy umiem? Umiem. Kurde. Czym się rzuca? A, na E się rzuca. Okej. Okay. O, i wiem, gdzie on jest. Tam jest. No dobra, to wchodzę górą. I sprawdzamy, co się dzieje. Mogę się wspiąć? Nie mam rękawiczek. Muszę kupić rękawice do wspinania. To jest bardzo potrzebne. Czy bardzo przydatne. Dobra, otwarte, pyk. Tworzymy sobie powoli. Nie, nie wchodziłem ci do domu wcale. Wydawało ci się. O nie! O nie, jeszcze policja jest tak blisko. Ło! Szybko! Policja akurat jedzie z tamtej strony, którędy ja uciekałem zawsze. Dobra, zawijam się. Dlatego warto najpierw sprawdzić, gdzie kto śpi. Znaczy, gdzie kto się znajduje, zanim się wejdzie komuś do domu. Ja tego nie zrobiłem. Dlatego znaleźli mnie bez problemu. No nic. Pojedziemy do domu. Bo i tak udało się uciec przed policją. I sprawdzimy, jaki mamy nowy ekwipunek i czy uda nam się kupić rękawiczki. Ale chyba tak, bo rękawiczki, jak dobrze pamiętam, 1200 kosztowały. A to nam otworzy bardzo dużo nowych możliwości. Jest, rękawice do wspinania, kup. Oczywiście, że chcę. Dobra. Na forum kradnij to, jest sporo informacji na temat 104. Aha.
Możliwe miejsca z łupem. Zwyczaje lokatorów. Zwyczaje lokatorów to by mi się akurat przydały. Ale mogę się sam dowiedzieć, jak tam pójdę. No. O, tu jest sporo różnych zleceń. Wybij okno w 104. Przecież dopiero co im wybiłem okno w aucie. No dobra, kiedyś sobie wezmę te rzeczy. Kiedyś sobie wezmę na pewno. Okej. No dobra. To właściwie tyle. Jeżeli wam się podoba ta gierka, łapa w górę i będziemy grali sobie dalej. Różne zlecenia robili. Totalnie randomowe. Bo gram też na live'ie. W zasadzie jutro będę grał na live'ie. Więc dzisiaj sobie nagram kilka odcinków takich pobocznych. Pokradniemy trochę. I w piąteczek będzie live'ik, więc jak chcecie więcej tego zobaczyć, to wbijajcie na live'a wieczorem po prostu. Myślę, że koło 20 to już zaczniemy i sobie pogramy znowu parę godzin w tą grę. I postaramy się coś fajnego wymodzić. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I cześć. Ejeczka. Ju.